Tytuł kursu: roboty okładzinowe. Moduł: materiały budowlane stosowane w robotach okładzinowych. Temat: właściwości i zastosowanie materiałów stosowanych w robotach okładzinowych. W budownictwie korzystamy z takich dziedzin nauki jak fizyka, biologia, geologia, matematyka, chemia, hydrodynamika, aerodynamika, elektrodynamika, a także termodynamika. To właśnie dzięki nauce wszystko to, co jesteśmy w stanie wyprodukować, możemy również połączyć w spójną całość. Do robót okładzinowych wewnętrznych stosowane są między innymi takie materiały jak konglomeraty kamienne, drewno, płyty gipsowo-kartonowe, panele z różnych tworzyw, szkło, tkaniny. Materiały te są zależne od wykończenia wnętrz. Do materiałów do robót okładzinowych zewnętrznych, zwanych elewacyjnymi, zaliczamy okładziny ceramiczne, kamienne, płyty elewacyjne z włókno cementu, szalówki drewniane, różnego rodzaju panele fasadowe z zastosowaniem szkła poliwęglanu oraz innych tworzyw sztucznych. W szerokim asortymencie stosowane są różnego rodzaju elementy okładzinowe wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub ocynkowanej, blachy perforowanej, aluminium. Na placu budowy możemy spotkać się z różnymi siłami działającymi na materiały. Pierwsze to właściwości fizyczne materiałów, m.in. gęstość, gęstość objętościowa, gęstość nasypowa, szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość wagowa, nasiąkliwość objętościowa, podciąganie kapilarne, przesiąkliwość, zdolność odparowania, przepuszczalność gazów, skurcz, odporność na korozję, odporność na starzenie, przewodność cieplna, żaroodporność. Drugie natomiast to właściwości mechaniczne materiałów, takie jak wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie, sprężystość, plastyczność, pełzanie, relaksacja, ciągliwość, kruchość, twardość. Pozwólcie, że teraz przedstawię Wam kilka z nich. Jednymi z właściwości są wytrzymałość na zginanie i rozciąganie. Wytrzymałość na zginanie jest to największe naprężenie, jakie wytrzymuje próbka badanego materiału podczas zginania do momentu jej złamania. Natomiast wytrzymałość na rozciąganie jest to największe naprężenie, jakie wytrzymuje próbka badanego materiału podczas rozciągania. Odporność na uderzenie jest to zdolność przeciwstawienia się nagłym siłom uderzeniowym. Określa się ją energią potrzebną do stłuczenia lub przełamania badanych próbek materiału. Właściwość ta jest ważna dla materiałów posadzkowych, okładzin, nawierzchni drogowych i chodnikowych. Zależy ona głównie od struktury krystalicznej materiału. Porowatość z kolei określa, jaką część całkowitej objętości materiału stanowi objętość porów. Odporność ogniowa to niepodatność na niszczący wpływ ognia podczas jego samorzutnego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się na materiał w postaci zmian, np. jego struktury, kształtu czy wytrzymałości mechanicznej. O odporności ogniowej materiału decydują takie cechy jak palność i toksyczność. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.